Alo, z tej strony ja, czyli agis100.pl i dzisiaj mam dla was coś, co wam się ostatnim razem podobało. Mianowicie food porn, lekcje kulinarne, ugotuj z Agisem, coś takiego. Nie wiem już jak to się nazywało, ale wiecie, chodzi o to, że tam na Discordzie mamy ten fajny kanał, gdzie wy się dzielicie swoimi dziełami kulinarnymi albo tym, co wam z tego wychodzi, bo próbujecie, no to trzeba wam przyznać, okej? Okay? Także nie jest aż tak źle, ale mogłoby być zdecydowanie lepiej. No bo ogólnie ostatni odcinek z tej serii był już troszeczkę bardzo dawno temu i wielu z was myślało, że zrobiłem tutaj takie kolega z tego obrazku, ale no niestety nie zrobiłem tak, bo nie jestem w armii niemieckiej. No ale w każdym razie seria wróciła i zostanie na tym kanale raczej póki wam się będzie podobało, a póki co to wam się naprawdę nieźle podoba, więc ruszajmy teraz z pierwszym kulinarnym takim dziełem, czy jak to można nazwać. Pierwsze żarełko na dziś zostało wstawione przez Koziołka, Damiana Koziołka, proszę bardzo, i jest tutaj to taka nóżka, prawda? Ja myślę, że taką nóżkę z dżinsami można sobie naprawdę fajnie zjeść i jest to, powinno być nawet całkiem smaczne, a później na talerzu jeszcze mamy jakieś chyba ślimaki to są, jakbyśmy jeszcze byli głodni, nie? No ale na takie rzeczy to nie każdy może mieć pieniądze, prawda? No bo jednak to tak troszeczkę pieniędzy wymaga, no bo trzeba mieć nogę po pierwsze, później trzeba mieć dżinsy, a później jeszcze jakiś talerz, takie inne rzeczy. No wiadomo, tutaj trzeba się jednak wyłożyć troszeczkę gotóweczką, a nie każdy jest jednak youtuberem, więc no nie każdy może mieć tyle pieniędzy. No ale jeżeli nie macie tylu pieniążków, bo na przykład jeszcze nie wygraliście w lotto, albo nie dostaliście jakiegoś spadku, albo po prostu z jakiegoś tam innego powodu jeszcze nie macie tylu pieniążków, to nie musicie się martwić, ponieważ na tym kanale i tak dostaniecie, kurde, jedzonko. Na przykład tutaj, proszę bardzo, użytkownik Kaczorek kwa, no tak typowo po polsku sobie zjadł, prawda? Czyli jakaś tam decha zalewana używanym olejem od stara oraz, no w sumie, kiełbaskę dla psa, jeżeli macie psa. Jak macie kota, to nie wiem, to puśćcie go na drzewo, żeby banany zbierał, ale no, kiełbaska jak psa macie, to wiadomo. No i tutaj ten trzeci stwór to jest, kurde, naprawdę już taki dosyć spory, ponieważ dodał go użytkownik Seksowny Dzban, także od razu jak zobaczyłem, no, nazwę użytkownika, to wiedziałem, że to już będzie coś niezwykłego, prawda? I no, naprawdę potrzebowałem pomocy od analistów naszego discordowego serwera. Samemu naprawdę nie byłem w stanie stwierdzić, co to jest. No bo tutaj jakaś tam niby bułeczka, później poniżej tej bułeczki mamy jakiś ananas, poniżej tego ananasa mamy coś, co wygląda jakby miało wstać i uciec, później mamy coś takiego jak chyba ogórek, no i później znowu bułeczka. Czyli w sumie takie typowo po staremu, no ale jak mówiłem, jednak to, co miałoby wstać i uciec, to nie wiedziałem, co to ma być, nie? Bo tu w tym miejscu to wygląda jakby miało urąbane udo albo jakieś inne takie uszkodzenia, które wymagają wizyty u chirurga, no ale na szczęście użytkownik Smork na naszym Discordzie stwierdził, że to jest pleśń i później dodał taką małpę, która się poci, nie? To fajna małpa, stary, nie ma problemu. No ale takich dziwactw to w sumie też nie ma co, prawda? No bo jednak zbliżają się święta, wiecie. Święta dla ciebie, dla rodziny, mój serwer na Discordzie też jest dla ciebie, dla rodziny, a tak w ogóle to mój kanał cały jest dla ciebie i dla rodziny, także jeżeli nie wiedziałeś, to jeszcze, no, przedstaw oczywiście całej rodzinie, kto to jest ten Agis. No a skoro już zebrałeś całą rodzinę, prawda, to można się nieźle najeść, więc wtedy robicie takie carpfish swimming in the woda, not swimming in the woda, now in my mouth, lamao XD, co nie? No ale takiego karpia to nie jest tak łatwo znaleźć, bo jego trzeba wyhodować, prawda? To nie jest twój taki typowy Pokémon, którego sobie musisz złapać. Nie, to trzeba naprawdę wyhodować. I tutaj po raz kolejny użytkownik Kaczorek kwa, swoją drogą, nie wiem, to chyba fajny nick, podoba mi się. Co myślicie, że mnie zamiast, kurde, jakiś Agis, bo Agis to taki trochę, no nie wiem, no tak trochę można pomylić z Agnes, albo z Agnieszka, albo nie wiem, Niemieszka, no wiecie, różne takie śmieszne niki, prawda? Więc no, ten Agis to jednak nie wiadomo, a taki Kaczorek to od razu wiadomo, że kwa i że ziomek dobry. No ale on w każdym razie ma dla nas właśnie tego karpia i on pokazuje wam, jak tą bestię wyhodować, prawda, jak się tutaj postarać, proszę bardzo, więc wiadomo, no tutaj poduszeczka, żeby było mięciutko, żeby było ładnie, później jakaś kołdereczka, żeby zimno nie było, bo jak nie będzie zimno, to wyrośnie na większego. Później go jeszcze z dwa razy obijesz o kant umywalki, bo opuchnięty będzie większy, no i masz, proszę bardzo, jedzonko dla całej rodziny, żeby nie było żadnego problemu. No ale jeżeli będzie problem, to użytkownik albo użytkowniczka Amnetrash z naszego serwera discordowego ma dla was rozwiązanie, ponieważ wtedy możecie podać komuś taką ładną, proszę bardzo, no, szklaneczkę płynu do chłodnicy, prawda? No a jeżeli tego kogoś już tak naprawdę nie lubicie, to możecie mu wtedy na przykład nasmarkać do środka. To wtedy już na pewno ta osoba będzie w niebo wzięta i na pewno nigdy się już więcej do was nie odezwie, czyli idealny oczywiście sposób, aby rozprawiać się z rodziną, a typowo jeszcze w święta. No i tutaj jeszcze widać, proszę bardzo, że użytkownik Alision na naszym Discordzie wystalkował moją babcię, ponieważ właśnie użytkownik Alision był chyba u mojej babci i sfotografował jej taki ogródek, bo ona sobie właśnie sadzi różne
różne takie warzywka i takie rzeczy i jeszcze wstawiła taką żabę z serduszkiem. No bardzo fajne, ja zawsze wiedziałem, że moja babcia to jest naprawdę 10 na 10 ogrodnik, prima sort i jak widać tutaj no wyrośnięta dżungla tak jak trzeba, także nic tylko pochwalić i no granat na drogę. No i czasami na tym kanale food pornowym jednak są no takie potrawy różne, które można porównać do słabego pornola i w tym przypadku użytkownik Aqua Big właśnie dorównał, proszę bardzo, moim oczekiwaniom i wstawił tutaj coś, czego no nie wiem jak to opisać, ale jest to prawdopodobnie jeden z 7 grzechów ludzkości. A jak wam się niedobrze zrobiło, to bardzo dobrze, bo mi też, ale proszę bardzo, tutaj macie coś fajnego tak na rozpogodzenie humorku, prawda, macie tutaj takie zwierzątka balonikowe, prawda, no może nie balonikowe, nie wiem z czego to się składa, ale proszę bardzo, tutaj macie takiego kotka na przykład, albo takiego pieska, czyli w sam raz, nie? Jeszcze dodatkowo widać tutaj, że prawdopodobnie tatuś zrobił taki sos własnoręczny, więc naprawdę nic, tylko pogratulować, bo no kreatywność jednak jest i widać, że ktoś naprawdę się tutaj wyłożył takim sercem i krwią z serca, żeby to zrobić, bardzo ładne. No i tutaj po raz kolejny ten Alision, kurde, nie dość, że maluje paznokietki, jak widać, co w sumie szanuję, bo ja też maluję paznokietki, to jeszcze trzyma, to jest jakieś, nie wiem, to chyba jakiś daltonizm jest to, co trzyma w tej łapce. Bo zobaczcie, no bo to na tej puszeczce jest napisane black, co nie, no ale jak zobaczymy na tą puszeczkę, to no nie wiem, czy to takie black, no ja black to już lepsze widziałem w moim życiu, no ale w sumie można powiedzieć, że pomarańczowe, to dobre, co nie, no chyba tak, to nie wiem jak to tam tego, ale jak miałoby to być jednak black, to takie nie za dobre, ale jak jednak pomarańczowe, to wtedy dobre jest. No i tak właśnie zauważyłem, że w tym odcinku to jakieś takie same martwe memy, bo nie dość, że płynochodnicy to jeszcze jakieś kurde pomarańczowe dobre, czy jakieś tam fioletowe, to poza tym jeszcze tak w ogóle waham się w tonach głosu, co dopiero teraz mi tak wpadło pod uwagę, że no chyba zmieniam ten głos co 3 sekundy. Jeżeli wy też tak sądzicie, to no napiszcie najlepiej w komentarzach i później jeszcze tam minutę i sekundę z filmu i ten ton głosu preferuję najbardziej, to wtedy ułatwi mi robotę jak 102, kurwa. No ale muszę wam szczerze powiedzieć, że przez ten brak internetu to niestety no, nie mogłem tak zbytnio dobrze nagrywać, więc wypadłem troszeczkę z formy, więc no, no na szczęście teraz to mi się chyba jakoś poprawi, jak z powrotem zacznę nagrywać, z powrotem zacznę jakieś tam streamy robić, to będzie wszystko lepiej, a może po prostu, no cóż, powinienem połykać tak dużo. No dobra, bo tutaj troszeczkę zboczyliśmy z naszej kulinarnej ścieżki, no doskonałości ludzkości, wszystko pięknie, więc tutaj mamy laptop o marce Mleko, który ma w środku procesor AMD i później mamy jeszcze jakieś tutaj, nie wiem co to jest, jakaś tubka Lenovo do zjedzenia, czy nie wiem, tak się tubki je, czy jak to się robi? A może to trzeba ssać, tak robić tak... No, świetnie się spisałem. Jak widać, tutaj użytkownik bluzki jeszcze przygotował właśnie dla mnie za świetną robotę takie dwa ponczusie, więc to sobie bardzo chętnie wezmę. Dziękuję bardzo oczywiście za ponczuśka i do widzenia. No, ale ty, drogi widzu, to nie tak szybko jeszcze nie pakuj tutaj swoich toreb, ponieważ mamy jeszcze przed nami, no, troszeczkę tutaj na przykład takiej sporej dupy. A jeżeli nie lubicie patrzeć na sporą dupę, to macie na przykład takiego kaktusa do picia z takim kwiatkiem u góry. To jest też od użytkownika Amny Trash, swoją drogą, no. Zdecydowanie nie trasz, bo to, co jest w tym kaktusie do picia, to nie wygląda wcale, jakby się to powinno pić, no ale dla każdego tam po swojemu, nie? Jak to mój wujek Hans mówił, jak se pościelisz, tak będziesz miał pościelony, no amen. Haha, i tutaj mój kolega Witek jeszcze, proszę bardzo, się też załapał na ten odcinek i mamy od niego takie coś, co wygląda jak taka gwiazdka na święta, prawda? Jeżeli nie macie gwiazdki na święta na choinkę, to tutaj możecie to od Witka pożyczyć, ja mam taką bardzo fajną, to na choinkę na pewno będzie pasowało i no miły taki gest dekoracji, zdecydowanie. Także dziękuję tobie, Witku. Super robota, naprawdę. Kciuk w górę. A no, tak na zakończenie jeszcze, oczywiście mamy tutaj Yuki. I nie wiem, co to Yuki zbytnio jest, ale to Yuki mówi, że dzięki wszystkim, że cieszyliście się, że czuję się lepiej. XD, serduszko, serduszko, serduszko. No nie wiem, ja bym się tak nie cieszył, no ale z drugiej strony na szczęście ta osoba sobie zjadła takiego, proszę bardzo, surowego kokosa, który, jak wiadomo, poprawia zdrowie oraz funkcję wątroby, także no, czasami, jak widać, przyjdzie wam coś mądrego do głowy i za to też chciałbym wam pogratulować, nie? Bo te różne YouTube rewindy i później jeszcze jakieś kurde, nie wiem co to tam TB, nie, jak to B series i jakieś pewnie paje się ścigałem, to mówię, same jakieś takie no, kurde, się w głowie kręci, co nie? Ale na szczęście moja społeczność zawsze wie, co robi i sięga do surowego kokosa. Świetne. No ale słuchajcie, moi drodzy, to jednak na ten odcinek byłoby powoli wszyściutko, dlatego, że moja mama już mi grozi tutaj paluszkiem, że mi zabierze router i znowu będę siedział miesiąc bez internetu, a tego byśmy nie chcieli, dlatego jeżeli podobał wam się ten odcinek,
odcinek, to proszę bardzo, abyście rzucili takiego lajka, proszę bardzo, jak tutaj mój wujek Hans właśnie rzuca, zrobili tak, żeby ten lajk poleciał jak najdalej, żeby było go jak najwięcej, prawda? Więc dziękuję wam z góry oraz dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i w sumie sorry, jeżeli było tak troszeczkę inaczej, ale no, po pierwsze musiałem się przyzwyczaić do nagrywania po troszeczkę takiej długiej przerwie, bo to prawie kurwa miesiąc. A tak poza tym jeszcze przez cały odcinek szwankowały mi słuchawki, które będę musiał chyba wymienić, bo jakoś tak nie wiem. No w każdym razie moja wymówka jest taka, że po pierwsze nie umiem nagrywać, po drugie coś mnie tam kurde rozfraszało, nie? I to nie było coś pod biurkiem, nie tym razem kurde, nie tym razem. W każdym razie hej, dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam również za to, że wstawiacie fajne rzeczy na naszego Discorda oraz że ogólnie jesteście tam aktywni, ponieważ bez was to byłoby nic, a no jak wiadomo, jak nic, to lepiej, żeby mieć coś, a w tym przypadku coś to jest nasz właśnie Discord, na którym się wszyscy ładnie udzielamy, jest to dla ciebie, dla rodziny, tak samo jak mój kanał na YouTubie. No czyli wszystko pasuje. W każdym razie ja będę się już powoli zwijał, ponieważ jak mówiłem, muszę ratować swój router. W każdym razie żegnam się z wami, ja czyli Jagis, miłego dnia i cześć! My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.